Początek meczu był wyrównany, potem gospodarze zdobywali przewagę, ale radomianie odrabiali straty. W końcówce lepsi okazali się miejscowi, zwyciężając 25-22. Tylko w drugiej partii podopieczni Roberta Prygla mieli inicjatywę. Radomianie prowadzili 15-10 i 22-15. Drugi set zakończył się wygraną gości 25-18. Trzeci set przyniósł spore emocji, bo żaden z zespołów nie uzyskał wyraźnej przewagi. Ostatnie słowo należało Doresowi, która zwyciężyła 25-21. Czwarty set okazał się ostatnim. Radomianie mieli problemy z koncentracją. Gospodarze przeważali od połowy seta i raczej łatwo wygrali 25-20. W rundzie play-off Cerat Czerni zmierzą się z Aluronem Wirtu Wartą Zawiercie lub PGS Krąbełchatów.